Witam w piątym odcinku z naszej serii. A czy przypadkiem to nie jest mój czwarty? No twój czwarty, ale mój piąty. No dobra, niech będzie. No, co dzisiaj będzie? A w ogóle witałeś się, nie witałeś się? Przywitaj się. No witam, Purpose z tej strony. Hello, tutaj Purpose. Tak to się No tak zaczyna powinno być. zazwyczaj. Ja zdejmę hełm, bo nieładnie wyglądam. No, co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj będziemy pokazywać domki ludzi na serwerze survivalcraft.com. I nasze wieże w końcu. Oj, możemy się pochwalić kawałkami naszych tekstur paków. Tak, bo zaczęliśmy nagrywać w... Przerobionym lekko Findfulu. Na razie wam nie pokażę, jak wygląda mój złoty miecz, ponieważ wtedy musiałbym dodać PEGI 18. Tak, gdzieś jak Faithful 64. Chyba, że pójdziemy do piekła i pokażę ci Pimen, jak to super wygląda. To może kiedy indziej. Dobra, tak czy siak, zaczynamy od pokazania wieżyczki Dobra, to ja. DHD.pl. To ja. Aha, nie muszę wpisać home. F5. To jest moja wieża. Znaczy. To W jest sensie. jego wieża. No i to tyle. No, ale pokażemy ją jeszcze od środka, więc No. klikaj home, a ja się do ciebie tepam. Home. Nie będę wam pokazywał, co jest na górze. Tak. Bo Się jest ładnie dokładnie. tepnąłeś. Dobra, jesteśmy w wieżyczce Bo już w środku. na górze jest dokładnie to samo. Zmniejszę sobie farto trochę sporo. Normalnie wystarczy. Na górze jest dokładnie to samo, co na wszystkich innych piętrach. Tylko na górze jest netherrack, żeby się to paliło. To ja idę na górę. To ja pójdę na dół. Dobra. Na dole tutaj mamy ukryte przejście. Potem cię przetepam na górę. Ukryte przejście na dźwignię, która jest aktywowana tylko za pomocą ręki. Ojoj, to poważnie brzmi. Tu mamy nasze moje pomieszczenie, które już powoli, powoli. Nie, włączę wam lepiej Bright, bo możecie słodzić. Który już powoli, powoli, powolutku zaczynam kończyć. Tamta spaczona ziemia to domek. Czyjś będzie. Czyjś? Tak, tego, kto ci walił drzwiami. Teraz zawsze Alameo, ma. tak? Tak to się czyta? No, Michał. Tak, Amelao. Alameo. Amelao. Ameleo, przepraszam, Ameleo. Mój ekwipunek. Moje gacie. Boże, ile tu się idzie na górę? Czemu nie użyjesz windy? A ty masz windę? Nie. O No tak. Boże. I mój zbugowany portal Enteru. Nie działa, ale jak wejdę, mogę zrobić tak. Tak, płonę. Normalnie płonę chęcią obejrzenia twojego szczytu wieży. Ale to fajnie wygląda. Taki. Dobra, czekaj, tepnij mnie, to ja ci powiem, czy jeszcze daleko. No, jestem na samej górze. O, to tepnij. Pokażę ja moim widzom, jak to wygląda. I Już żeby. cię tepam. Jesteś Żeby na wysłać górze. odcinek pierwszym, będę wysyłał odcinki po 1 minutę. No. Stąd praktycznie mamy widok na. Aj, 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 prawie spadłem. Tu mamy praktycznie widok na wszystko. Jak spaczona ziemia mojego kuzyna. Robi taki mini nether. Dziwne coś kupszczala i niestety. Nie mam prawa się go stamtąd pozbyć, dopóki nie znajdę sensownego powodu, żeby Purpose go zbanował. Mówimy o tym głośno. Muszę tam wypipkać to. No dobra, będę się No tak się. zastanawiał. No i tam jeszcze mamy foresta, tylko niestety ciebie nie dojdzie stąd na normalu. No ja nawet widzę kawałek swojego domu stąd. Ale dobra, to może No to pójdźmy do jak mnie, bo ustawię twoją farto, wieżę już... Słucham? może jak ustawię farto, zobaczę. Poczekaj. Czy już? Wytęzłam wzrok. Zrobiłeś dwójkę? Co? Nieważne. Mogę taką dwójkę. Wytężam wzrok. Już prawie. O, widzę kawałek. O! Nie! No ups. No ty, ej, nie zrzucaj mnie z wieżyczki. Dobra, idę do mnie na szybko, pokażemy. Oj, Ctrl Shift. Bo tu u mnie nic ciekawego więcej nie ma. No, u mnie też specjalnie, ale. Dobra, przetepam cię Dobra, do czekaj, siebie. zrobimy hard. A, chciałem zrobić hardcora. Jakiego Ej, właśnie masz hardcora? głowę tył naprzód. Ja mam tył naprzód głowę? Zobacz, no nagra. O, czekaj, bo u ciebie lagi są. Nodusa używam. Cieszę się. No dobra, chodź. O, ja wolę X-raya. Nieważne. Dobra. No, gdzie ty idziesz? Chodź na Nie zewnątrz wiem, do mojej czekaj. wieżyczki. Twoje wszystkie zwierzęta nielegalnie wzięte od rekina mnie lagują. Dobra, ja zapro. Tutaj ma. Dobra, najpierw wieżyczka, tak? Wieżyczka została ukończona.
Możecie ocenić, która jest lepsza. Która więcej zajęła, która jest z droższych surowców. No dobra, lepiej. Nie popisuj się. Idź do góry. Dyn, 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 dyn. Dyn, 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 dyn. Dyn, 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 dyn. Muszę ustawić jakąś muzyczkę w trakcie jechania windą, nie? Coś się zbagowało! Oj, zaciąłeś się. A ja już jestem na górze. Kopuła tutaj na górze to mój pomysł. Ale moje wykonanie. Tak, tutaj mamy widoczek. No, widzimy lampy. Widzimy resztę ten... Czekaj, mam pomysła. Na co masz znowu pomysła? Twoje pomysły są złe zazwyczaj. Czemu nie mogę tu wylać wody? No, bo ja ci nie pozwalam. No dobra, słuchaj, bo już no ej! No, ja schodzę na dół! Dobra. Tak gdzieś jak to były nasze projekty, a teraz jeszcze pokażemy... Jeszcze to bardzo ważne. Co? To jeszcze bardzo ważne, chodź tu. No na co? Co jest bardzo ważne? Daj. FPS-y mi kradniesz. Ja ci kradnę FPS-y? Zapomniałeś o tej najważniejszej rzeczy. To jest rzeźba Purposa. Tak, to jest moja rzeźba, faktycznie. Jest śliczna, prawda? Tak, jest wykorzystana w stylu barokowym, czyli dużo detali, takich jak piksele. Teraz, jak rozumiem, tepamy się do kogo się mam tepać? Nie, teraz czy robimy musicie cięcie? Poczekać na malutkie cięcie i za chwilę pojawiamy się u kogoś innego z jego domkiem. Na razie. No hello, jesteśmy z powrotem. Jesteśmy u Adama MC i w jego domku, bo chcieliśmy go przedstawić. To jest właśnie ten domek. Za późno włączyłem nagrywanie obrazu, ale czuł tam. Chodzi na ścianę. Są zrobione bardzo... Jest z nami Adam MC. Przywitaj się, Adam. Siema. No. Dobra, pokazuj, co tam masz ciekawego w domku. Najpierw zacznę chyba od... Nie wiem. Tutaj zbudowałem sobie... No trochę głośniej jak możesz. Tu zbudowałem lodówkę i... Można dostać mięsko albo nie wiadomo co. Mączka. Mięsko albo nie wiadomo co. No jest w porządku. Aha, czyli taka typowa lodówka Polaka. To jest? Wiesz jaka jest lodówka tego studenta? Nie. Wiem, że jedna połowa to alkohol, a druga nie ma pojęcia. Nie, bo to jest lodówka studenta, to jest tak, jak podchodzisz do lodówki, to jest jajecznica studencka. Podchodzisz do lodówki, drapiesz je po jajkach i zamykasz lodówkę. To jest studencka jajecznica. Tutaj jest tu do zjedzenia kotletów. Czysta. Dobra, zjedzmy kotlety przy stole. O, ja nie mogę jeść, bo jestem najedzony. Ja też. Możemy cię napić. Śmiejcie się. Dobra, napiliśmy się. Idziemy, pokazuj dalej. To teraz zejdziemy do... magazyn. Tam niedawno budowałem. Na poziom drugi to jest. No, zeszliśmy na poziom drugi. Co tu mamy? Co tu masz w skrzyniach? Dobra, jak grzecznie, żeby nie było... Dobra, patrzę tylko na enchanty. Protection 1, szarpnia zeleneczka na książkach. Uuu, sporo diaksów, fajny sprzęcior. No. Enchant. Studę enchantowania. Na nagraniu masz nether. Tutaj nether jest. No, nieźle. O, nawet widzę portal do netheru. Już go zamknąłeś. Żeby tam nie wyszło nic. Nic nie wyszło. Rozumiem. Teraz no dobra. Na czwarte piętro. Chwila! Na czwarte piętro. Jedziemy na czwarte. To poddasze jest, rozumiem. Dyn. Tutaj mam studio. Nie wiem, komputer po prostu. Monitor. Żeby coś robić. Czekaj, sprawdzę pocztę, odejdź. Sprawdzaj maila. I co? Coś ciekawego przyszło? Zero nowych subskrypcji. Dobra, nieważne. Sprawdzę potem. Tutaj można sobie wejść i popatrzeć. Mi się tutaj te szyby podobają. Fajnie zrobione. No, fajny motyw. Że można... O, tabliczki. Aha, to jest... No dobra. Na kogo się patrzę, Enderman?
A gdzie jest Enderman? Tam, on na kogoś dyszy. Auć. No to lepiej, żeby nie na nas. Na mnie. Dobra, Adam. To wszystko, jak rozumiem, w twoim domku. Tak. Dziękujemy serdecznie i przechodzimy do kolejnego domku. Co to za dźwięki? Jesteśmy teraz u Michała. Michał pokaże swój projekt. Jesteśmy z Michałem razem zresztą. Przywitaj się. Lamborghini Gallardo wersja 2T80. Świetnie. Michał? No, to jest maluch. Fiat 126. Aby ktoś nie wiedział. Ma chyba działające krótkowskazy, chyba że już coś zajebał. Nie. Nie przeklinamy na filmie. Właśnie, nie umiemy kruczków robić. Kurde, sorry. To wy możecie sprawdzić, czy działają z przodu, nie? Idę zobaczyć. Dobra, ja popatrzę. Może jeden z tyłu, drugi z przodu, bo one z tyłu i z przodu powinny działać. Ja pójdę z tyłu. Czekaj, na razie nie działa żaden. Na razie nie działa żaden. A teraz już działa? Nie działa. To ktoś zjebał, nie? No to tylko. No tak czy siak, ja sam na własne oczy widziałem, jak działają kierunkowskazy w tym maluchu. A ja nie wierzę, myślę, że... ci. Dobra, nie ma. Ja to naprawię. Uwierzysz kiedyś. Idę do was. Spokojnie, ja to naprawię, ja umiem. No właśnie, patrzę, co jest. Tu trzeba zniszczyć, tam trzeba przeciąć. Tu trzeba wylać nie, wodę. Nie, jak on ci zacznie naprawiać, to człowieku nic ci nie zadziała. No wiem właśnie. A umiem. Mam takie przeczucie. Ale kto co? Aha, to jest zjebane. Znowu przekląłeś i znowu będę musiał pipkać, wiesz, że to jest roboty. Czemu ja mogę używać tej dźwigni? No bo tak jest na spokojnie, no, na spawnie. Na spawnie można używać dźwigni i kamiennych przycisków. No, a no macie tą czerwoną latarnię? Znaczy tą pochodnię? No ja nie mam przy sobie. Mam zwykłą, liczy się? Niestety nie. Tak bym to uruchomił, no. No wierzymy na słowo. Wierzymy na słowo. Rozumiem, że jeszcze swojego projektu F-117 i czołgu nie chcesz pokazywać. Znaczy mogę pokazać, bo są skończone praktycznie, nie? No tylko dorobię jeszcze inny samolot i jeszcze helikopter. Czołguś widzę też twój. No to... No czołg jest na platformie. Obywatelskiej. Szklanej póki co. To solidne szkło. Bez podtekstów politycznych, poproszę. Widzę solidne szkło. Tak, hartowane, panie. Ona winda jest. No jest. Strzela ten czołg? Możesz oglądać sobie, nie z windy, jest zrobiona. O, od razu pokażesz na filmie nawet. Winda nie działa. My nie możemy korzystać z windy. No to dawać koło mnie, może ja was dam radę zepnąć wszystkich. Da radę, tak? No. Weź zejście przycisku, nie go przycisnąć, nie? Idziecie? No. Ja leciałem, o, ja jadę. Yeah. O, i ja spadłem na dół. Ja też. Jeszcze no. Się rozwaliłem, podnieście moje rzeczy. Czemu to nie działa? Ja jestem na górze. No świetnie, a ja się rozwaliłem i mam w ogóle ledwo życia, jest Boże. Fajnie. Ty zginąłeś przecież. Dobra. No tutaj. Tepam się do ciebie, Decha. Tutaj mamy czołgusia. No, czołguj zacny. Musimy trochę żelaza. Ale winda już nie. Strzela ten czołg? Nie, ten drugi strzela, bo ja mam drugi pojadać jak strzela, nie? Tylko pociski lecą naprawdę no. Daleko. Purpose. No. Jak stąd zejdziemy? Spawn? Mam lepszy pomysł. Zaufaj mi. A jesteście na górze, tak? Czy gdzie jesteście? Ja przeżyję. Jesteśmy na górze. A, jeden przeżył jednak. No, taka platforma widokowa zrobiona przez rekina. Przeżyłem. Skacz, bezpiecznie jest. No, już. Skocz w pajęczynę, nie? Skoczyłem. Oszukuję. Teraz to wart miasto, nie? Dobra. Mówię coś. Dobra. Mówię coś o jeszcze jakimś... Dzięki, Michał, serdeczne i przechodzimy do kolejnego domku. Okej. Okay. No. Jesteśmy u Krako 66 w jego domku, a w zasadzie w wieży widokowej. Tak, to jest wieża widokowa na cały nasz spawn. Co prawda jak na masz odpowiedni render distance? No, render distance ja mam w miarę, bo widzę w miarę. Ty czekaj, czy widać moją działkę? Stąd? Powinno być. Czekaj. O jest, widać, no przecież, no moja piękna no to... fontanna. Ty, jakieś kurduple tam biegają. Siema Krako, przywitaj się. Cześć. No, ej, się przywitam. Purpose, chodź tutaj. No gdzie jesteś? Widzisz tą małą farmę trzciny na dole?
No. Skaczam do niej. Tych, to ty nie skaczesz. Radzę. No, przebijesz się przez lianę na pewno. Lilię. Mówisz? No nic, dobra. Także to jest właśnie projekcik Krako 66. Bardzo fajna wieża widokowa na naszym spawnie. Możemy sobie zobaczyć nasz hotel, co prawda nie w całości. Ale większość. No bo ja render widzę całe... distance nie pozwala na to. O nie, akurat widzę w całości na Optifine, na kontrolę. Ja wysyłam, więc mam ustawiony tylko na short. Tak, widać nawet tarkę za kulę. Co nam, Krako, powiesz o swojej wieżyczce? Co to jest? Co to jest za mechanizm? To jest system oświetlenia wnętrza. Dosyć sporo rzeczy. Skromny. Skromny mówisz, bo ja tu widzę sporo dziwnych rzeczy. Oświetla wnętrze, jest... rozumiem, jak jest noc, tak? To wtedy się świeci w nocy. Tak. Są z nim problemy, bo wymyśliłem sobie system, żeby się go wyłączyć całą elektryczność. Jest niby proste, ale jest dużo z tym problemów. Rozumiem. Tutaj widzimy ciekawą podłogę. Proponowałbym, żebyś zjechał na dół. Aha, ty skaczesz na dół. Nie, to był wypadek. Gdzie jesteś? To był wypadek, rozumiem, przy pracy. Nie, wątpię. Takie rzeczy się zdarzają. Jesteś na dole, rozumiem? To. Ja lecę na dół. O, jesteśmy... Nie, jesteśmy na górze. Dobra, Krako, zejdź na dół. A tu jest winda analogowa, możesz sam skoczyć. Tylko... A, winda analogowa? No niby. A, widzę. Skaczesz do wody. Dobra. To są drzwi. Tam jest nether, to mnie laguje. Tak, to tak tabliczka. Wygląda z dołu. Tabliczka. I tak dalej, takie ruchome drzwi są. Czarnego drzwi? Kloca postawił DVD. Prawie jak to. Wpadaj w innym... Fajne. Kupię od ciebie, jak nie będziesz patrzył, to jest za rypie. Ty czekaj, otwórz na chwilę. Weź teraz zamknij. Nie ciecie. Ja jesteś w szkle. Zostaw mnie tak. To dobre. No dobra, dzięki serdeczne w takim razie, Krako, za pokazanie swojej budowli. No dokładnie. I jeszcze mamy jedną rzecz do pokazania, a nawet nie wiem, czy ty widziałeś tą budowlę. Pytanie do mnie? No. Nie wiem. Przepraszam, czekaj, Krako, że cię wykikowałem z kanału, ale musiałem, bo nagrywamy dalej. To wpisz sobie łamana warp tunel. A tunel? Myślałem, że zamek. Ty, chyba mam laga. Halo? No jestem, słyszę cię. I teraz skacz tam. Fuck! To ty byłeś? Ale co? Wpisałeś warp tunel? Nagranie mi skraszowało. Dlaczego ci skraszowało nagranie? Nie wiem, bo rozumiem, Minecraft crashed. Oj, no to podłącza się szybko. Biegnę. Gotowe, żeby nie było nagrania włączonego. Bo ja hasło muszę wpisać. Dawaj. To potem sobie, wiesz, zasłonisz czarnym paskiem swoje hasło, no. No chwila, włącza się, Mojang jest. Mojang. Zrozumiałem, ja wysyłam. Mojang. It's my life now. Aha. No szybciej. No dawaj, panie. Minecraft mnie nie kocha. O, no, nagrywanie się wyłączyło, to po prostu będzie trzt. Nie umiem. Trudno się mówi. Nie będzie normalnie. Tak, jestem diamentowy, ale aktualnie nagrywam, także nie odpowiem ci w trakcie emisji. Ale się nie uprzejmy. No przykro mi najmocniej, jestem na co dzień uprzejmy, no ale jak już nagrywam, no to wiesz, muszę pokazać, jaki kozak jestem, nie? Musisz pokazać, że nie jesteś słaby. No dokładnie. To podłączyłeś się wreszcie? Loguję się, Dobra. Login dhd.pl. Znowu dyktuję! Nie no, zmienił to hasło. Mogę cię już tepać? Nie, ja jestem zalogowany? Dobra, telepnąłem cię. Nie bardzo. No to się loguj, no. Dobra, jestem. Czekaj.
Witam po przerwie, miałem crasha. Skacz w dół. Czym jest wart tunel? Skacz w dół. Wow! Zostaw tu lepiej eku, to może ja tego nie, posłucham. Nie trzeba, naprawdę, uwierz mi, możesz skakać. Wow, oj. Coś mi się przycięło. Ty lecisz czy nie? Gdzie? Ale fajne! No nie? Tutaj tak jest ładnych parę poziomów. Ej, to nie jest chyba robione normalnie, no. Tyle diamentowych bloków? No nie wiem, no znaczy to Rekin robił, no ale jest fajne. To czarno-białe fajnie wygląda. O! Ale to już nie ma takiego fajnego efektu jak dla mnie. Ła! Ła! Się uderzyło. Spadamy i koniec. Ej. Jeszcze jedno, ja jestem w neterowym. No, ja już jestem na końcu. Coś jest po neterowym? Po neterowym? To się chyba popsuło. Co się zepsuło? O, nie działa dalej. Jestem teraz na niebiesko-dyniowym. No i to jest chyba ostatni z tego, co kojarzę. Jestem! Co jest? Spadałem stamtąd! No co ty gadasz? Z innej strony. Dobra, czekaj, mam przygotowane. O, tepam cię do siebie. Ale ja w hasła nie mogę wpisać teraz. No wpisuj, wpisuj. Dobra, nieważne. Dużo się tam jest do pokazania? Dobra, dzięki serdeczne, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że każdy, kto będzie chciał zobaczyć swój domek, go nam zgłosi pokaże. Zgłosi się do nas. Dokładnie. Trzeba mieć ten domek, to właśnie ten. No dobra, no więc... trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej! Na razie.